Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 15 Ultimate Team. No, ostatnio dobrze nie było, więc stwierdzam, że może mi się... Dobra, to nie ma sensu, jednak mogę otworzyć paczki. Tutaj nie, nic świetnego, nie mam, bo żadnych rzadkich paczek, dlatego też otworzymy te jakieś, no nie wiem, 7 paczek, 8 za 150 FIFA Points. Nie, nie tutaj, tak mnie na to nie stać. Jest Tevez in form. Znaczy ja chciałbym trafić kartę, która będzie warta chociaż więcej niż 2000. Naprawdę, i trafiam bystrowo. Bardzo szybki koleś. Ale nie, nie jestem zadowolony. Messi na paczce, Messi w paczce, to byłoby piękne. Jednak trafiam kolejnego szybkiego Moreno. Patrzcie, to jest okropne. 3 gwiazdki sztuczek, kolejny szybki prawy skrzydłowy i 1000 monet, wielkie dzięki. Należy oczywiście docenić fakt, że trafiam świecących się zawodników, to jest naprawdę wielki pozytyw, no... Mafia. Nawet taki Alaba, on też jest wart z jakichś 50-60 tysięcy, no ale nie, trafiam Tito. Pozostały 3 paczki, chociaż ktoś z overallem, kurde, 80, może... Szybko i... Fuck, Szynę, Vargas i stadion, a sobie ustawię Donbass Arena, spoko, jej, mój stadion ewoluował. Przed ostatnim, ulala! Okej, biorę to, tylko znaczy nacisnąłem zły przycisk, ponieważ chciałem sprawdzić, ile kosztuje Ramos, Adrian Ramos, już tutaj, mój klub. Idealne, piękne trafienie, człowiek, który nieraz spenetrował moją obronę. Więc wystaw na licytację i porównaj cenę. Coś takiego... O! No, no kurde! O to mi chodziło. Blisko 10 tysięcy. Overall nie powyżej 80, ale jak widzicie, jest trochę warty, więc myślę, że jak wystawię za te 9,5 tysiąca, to nikt się nie obrazi. Świetnie! I ostatnia paczka na dziś. Ramos był bardzo ładnym trafem. To może teraz Immobile, tak by dotrzymać tempa... Ja pierdziele. Ludzie, otwórz... Ile? O, i znów 1000 monet. Dobra, taki duplikat mi akurat... Znaczy nie tyle duplikat, co taka powtórka mi pasuje, ale... Ile? Ja otworzyłem 5 paczek jeszcze, kurde. Zrozumiałbym, gdybym otworzył ich, nie wiem, ze 100, to rozumiem, że szansa, że gracz się powtórzy, jest wielka. Jednak ja otworzyłem 5-6 paczek. I trafić tego samego zawodnika to EA Sports, Cine Game, ale ten pan może trochę kosztować. Ciągle naciskam złe przyciski. No, aż 500 monet to, kurde. Dobra, ci co mi się mieli sprzedać, to się posprzedawali. Widzę tutaj kilka kart jeszcze do ponownego wystawienia, ale to innym razem. Jednak już zbudowałem skład. Oczywiście w ostatnim odcinku mówiłem o pełnym składzie seria. Oczywiście musiało się to zmienić, ponieważ... Ja go uwielbiam, Rodrigo. I myślę, że to połączenie może być naprawdę mordercze. Najdroższy zawodnik Marquisio, kupiony za 13 tysięcy, 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. To jeszcze statystyk możecie sobie zauważyć. No cóż, zobaczymy jak się spisze. Powiem wam tak, mówiłem, że będzie Gervinho i bardzo chciałem go tutaj wsadzić. Jednak no jest ten problem z lewymi obrońcami w lidze włoskiej, dlatego też musiałem uzupełnić tutaj tak trzema Włochami, by właśnie Cristito mógł się tutaj znaleźć. Niego Martinez, De Marco z 90 tempo, właśnie dlatego jestem w zespole. Ponownie Gabi, Delofeu, a resztę znacie, więc El Sharawi, Rodrigo oraz hiszpański pomocnik. No zobaczymy, jak bardzo morderczy będzie ten napad, jednak dzisiaj odpuszczamy sobie ligę. Ze względu na to, że chcę po prostu przetestować. Najpierw jeden mecz online, a następnie zagramy sobie mecz pucharowy. W lidze się nie czuję dobrze, więc zobaczmy jak nie pójdzie w innych trybach. Z komentarzem może... O lord, o jeny no, jak oni to robią, że mają zwykłego Bale'a niewypożyczonego w składzie? No cholera jasna, też tak chcę. Dobre podanie, Stefan El Sharawi, pierwszy mecz w nowym sezonie w barwach Dix United. Udało mu się wykiwać dwóch obrońców, Sharawi wbiega w pole karne, będzie zagrywał Rodrigo, 1-0! Ależ podanie! Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem! El Sharawi i Rodrigo Moreno na 1-0, obejrzyjmy powtórkę, Gareth Bale. Nie wierzę w to, co się przed chwilą wydarzyło. Patrzcie, jak wyszedł właściwie Rodrigo. No kurde. Nieefektowny gol, znaczy świetne wykończenie.
prawie jak Falcao w meczu Manchesteru United, jednak bardzo mi się spodobała ta akcja, nie wiem jak wam. DeMarcos po raz pierwszy przy piłce i zobaczmy, czy będzie w stanie przebiec całe boisko, ponieważ to jest właśnie to, czym ta gra jest. DeMarcos! Swoją drogą on grał, był na pozycji SPO chyba w poprzedniej grze, jednak Deulofeu przejął piłkę, dobra ruletka, wchodzi w pole karne, jest strzał! Świetnie, El Shaarawy szuka bramki, będzie ktoś dobijał, Rodrigo z piętki, jeny! Ależ zamieszanie pod polem karnym, właśnie w polu karnym rywala. Rodrigo tak odważnie, kurde, chciał z pięty, no dlaczego nie? Dośrodkowanie w pole karne, zaraz Churchy jeszcze przy piłce, przeszedł sobie, będzie, ajajaj, Gabi tam miał okazję zdobyć pierwszego gola w barwach Dicks United, jednak nie zorientował się, że jest taka w ogóle okazja. Rodrigo sam na sam i myślę, że mogę powiedzieć, że to jest to jego drugi gol w tym meczu. Rodrigo Moreno, sensacyjny gracz, znaczy chyba, nie, tak się nie mówi, spektakularny. To jest zdecydowanie lepsze określenie. Zastanawiałem się, w jaki sposób mogę nim to wykończyć, czy technicznie, czy też strzelić na siłę, czyli tak jak zrobiłem. Wydaje mi się, że dwie opcje doprowadziłyby do tego samego, czyli do bramki, jednak strzelając nim czuję taką po prostu pewność, że to wpadnie i tyle. I żółta kartka dla Gabiego. A tam jest 2-0. Rodrigo w międzyczasie biegnie po hat-tricka i poprzeczka! Niemożliwe! Byłem pewien, że to była pozycja spalona, jednak nie, to był po prostu Rodrigo. Inigo Martinez, próba zdobycia gola z prawie że niemożliwego kąta. Gabi nad bramką plus koniec pierwszej połowy, rezultat 2-0, dwie bramki Rodrigo. I jestem z tego zadowolony. Choć wiem, że jeszcze mogę strzelić więcej bramek. Dominuję i tyle. To jest sensacja po prostu. Rodrigo Moreno i nie kompletuje hat-tricka. Ajajaj, już tak zlekceważyłem i będę szczery. No przecież zmieniłem wykonywanie rzutów rożnych. Boże, Barzagli, ale może zaliczę asystę. Zalicza! 3-0, Rodrigo! A kto inny? Jest i hat-trick. No powiem wam tak. Najmniej się spodziewałem, że właśnie w tym momencie Rodrigo zdobędzie hat-tricka, ale jednak napastnik. Mówiłem, że trochę mi przeszkadzał, że z tymi główkami będzie u niego trudno. Jednak znalazł sobie miejsce w polu karnym przez Laveciego i Davida Luisa. Hiszpan zdobywa hat-tricka. Marquisio nie przełam. Och. Spoko. Jakoś nie dziwi mnie to, że Rodrigo dostaje najwyższą ocenę. Dobra, mecz towarzyski zakończony bardzo, ale to bardzo pozytywnie. 17 strzałów, 11 celnych, okej. Okay. Więc teraz z uśmiechem na twarzy przejdźmy do meczu pucharowego. Nie wchodzę do ligi, bo humor se popsuje. Wyruszmy po tarczy mistrzów. 2000 monet i złota paczka. No jestem ciekaw, na kogo tu trafimy. FC Cluj-Borg, będzie ciekawie. A jest Lordy. A, czekał Iza Bentnera, spoko. Nadchodzi czas na pierwszy rzut wolny w tym meczu. Wykona go Alessio. A, chmur przesunął, ale ja nie dam rady. Churchy! No kurde, ten mur mnie zmylił. O, i obrona, Miller dobija. No, bramkarz miał farta, bo zdecydowanie nie wyczuł tego drugiego strzału. Son, on wie jak uderzać i będziemy... Nie, nie ma żadnego rzutu różnego, doskonale Christy to dobiega w tempo. Jezu! Ale jakby to weszło! Okej, genialna postawa dwóch obrońców. Gabi prosto w nogi, no! I Rodrigo, Grosskreutz gościga, jednak będzie to 1-0! Takie, nie! Ja, wyglądało to jakby idealnie, piłka przeszła nad golkiperem, ale przeszła obok bramki. Świetne zagranie Rodrigo i w tym momencie to jest bramka, perfekcyjne wykończenie, 1-0. Rodrigo Moreno. Sensacja. To mi się podoba, znalazłem tego zawodnika, cholera, znalazłem. Zawodnik, który godnie może robisz to, co w przeszłości robili Wellington, Nicoli w czternastce, Balotelli w
15, to właśnie Rodrigo Moreno zostaje tym jedynym, mimo że to dopiero 9 odcinek, jeśli dobrze pamiętam, ale tak czy siak on ma po prostu to coś. Jednak to oczywiście nie oznacza, że przestanę próbować innych napastników. No nie. On jest jednak jednym z wybranych niewielu. Z niewielu wybranych, bardziej po polsku. Powiem wam, naprawdę przyjemna pierwsza połowa, gra się wyśmienicie. Czuję, jakby to w ogóle ponownie był inny tryb. Gram puchar, ale to jest nadal Ultimate Team, jednak tempo tego meczu jest szybkie. Trzeba szybko myśleć tutaj, jak wykreować akcję, i to mi się podoba, no. Zobaczcie nawet na statystyki, wyrównane spotkanie i naprawdę brawa dla mojego przeciwnika, bo gra się wyśmienicie. Gabi, oja, no. Już byłem pewien, nie? Chyba to był naprawdę jakiś... No. Czerczy i zewnętrzna część stopy, bramka! 2-0! Co za uderzenie z dystansu, Alessio Czerczy! No wreszcie się udało mi strzelić za tego cholernego pola karnego. Zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj ruletka i BUM! 20! Pierwszy metr, tak na oko, a nawet i dalej, z 23, a może i czwarty, naprawdę przepiękne uderzenie z dystansu. 55 minuta, prowadzimy 2-0. Ale piłka, Czerczy, nie ma gola. Naprawdę chciałbym zobaczyć powtórkę tego niesamowitego podania. No sam Angel Di Maria by czegoś takiego się nie powstydził, to było przepiękne. Nie ma offside'u, mylę. Podanie i bramka, 2-1, Maxim, jeśli się nie mylę. Bardzo dobrze rozwiązane i przeciwnik ożył. No to wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli bardzo ciekawą końcówkę tego spotkania, zobaczmy. Przywilej korzyści, brak obrony i doskonałe wykończenie. Okropne zachowanie prawego skrzydłowego, nie przyjął piłki, w związku z czym tracimy Berami. Zagranie do środka, Chica Wii traci, Szara Wii, jest wymiana podań, strata. Jeszcze jedno podanie, Rodrigo, nie ma mowy o spalonym, Felipe Santana ściga Hiszpana, jednak Rodrigo jest już w polu karnym. Rodrigo Moreno, niefaulowany, piękny strzał ze słabszej nogi i kończymy to rzutem rożnym. Ciekawe rozwiązanie u Jeny! Tak, niewiele brakowało do ja nigdy nie byłem tak blisko strzelenia gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Deulofeu chciał zdobyć gola niemożliwego. Znaczy, możliwy, bo wiele razy podały takie bramki w historii futbolu, jednak już byłem pewien, że to weszło. Tak czy siak, ostatecznie Dix United wygrywają z... Kluczborkiem, naprawdę świetny mecz, zdecydowanie najlepszy, jaki grałem dotychczas, naprawdę brawo dla przeciwnika, bo naprawdę grało się przyjemnie. Gdybym przegrał, kurde, nie byłbym zły, szczerze, naprawdę, to gdyby taki mecz był każdy, to od razu lepiej by się to nagrywało. Asysta Czerciego, jak i bramka, zawodnik tego spotkania, jednak Deulofeu przyprawił prawie mnie o zawał serca. No i udało się wreszcie coś wygrać. Jeden mecz towarzyski, jeden mecz w pucharze. No to w kolejnym odcinku zobaczymy, jak uda mi się powrót do ligi. Ja dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No w porównaniu do ostatniego myślę, że było lepiej. I tak czuję, sam się lepiej jakoś czuję potem. No dobra, dziękuję za oglądanie. O, zobaczmy, co napisał przeciwnik. Przyjmijmy pozdrowienia Adama, a ja z tego miejsca pozdrawiam Adama oraz Kluczbork, naprawdę. Dobry mecz i jeszcze raz dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!